Dzień dobry Państwu, witamy na uroczystości oddania do użytku drogi ekspresowej S3 na odcinku od Legnicy do Bolkowa. Są z nami przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Komisji Europejskiej, jest z nami wojewoda, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i oczywiście przedstawiciele wykonawców. Proszę o zabranie głosu ministra infrastruktury w rządzie pana premiera Mateusza Morawieckiego, Andrzeja Adamczyka. Proszę uprzejmie. Tak już w bezpośrednich rozmowach dzisiaj mogłem wyrazić swoje z jednej strony podziękowania, z drugiej strony też i duże zadowolenie. Powtórzę to jeszcze raz. Udała się ta droga. Udała się ta droga, która potrzebna jest Polsce, która potrzebna jest regionowi, która potrzebna jest wszystkim tym, którzy bezpiecznie przemieszczają się i w regionie, ale szczególnie tym, którzy bezpiecznie chcą planować swoje podróże i je pokonywać, przewożąc towary, przewożąc produkty. Na odcinku Lubin-Polkowice nie udało się? Panie redaktorze, już niebawem i ten odcinek wzdłuż Lubina będzie oddany do użytkowania. Cóż, nie zawsze wykonawcy, nie zawsze inwestorzy mają wpływ na to, co dzieje się w obszarze budowy, a tutaj szkody górnicze jednak pokazały, jaka jest siła przyrody, jakie są skutki ruchu górotworu. W związku z tym musieliśmy przyjąć w realizacji nowe technologie i Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych Oddział w Dolnośląski zapewnia, że robimy wszystko, aby jak najszybciej można było tenże odcinek również oddać do eksploatacji, o której właśnie pan wspomniał. Odcinek Lubin-Polkowice, mieszkańcy czekają na otwarcie i na jakim etapie są te prace? Tak bardziej precyzując, jest to odcinek pomiędzy węzłem Lubin Północ a węzłem Kazimierzów. Po drodze będzie węzeł Polkowice. Tam trwają cały czas prace. Wykonawca stara się wykorzystywać wszelkie warunki, żeby prace posuwały się do przodu i według wszelkich zapewnień ta przejrzystość ma być do końca tego roku. Lada dzień będzie udrożniony w fragmencie właśnie węzeł Polkowice, czyli wykonawca nie będzie tego oddawał jak gdyby w jednym dniu, tak jak dzisiaj mamy taką okazję oddawać do ruchu konkretny odcinek S3, tylko tam będzie oddawany do ruchu fragmentami poszczególne fazy. Szanowni Państwo, o tym, jakie znaczenie ta droga ekspresowa S3 ma dla Polski, dla naszego regionu, nie muszę chyba nikogo przekonywać. To jest także kwestia rozwoju gospodarczego, nie tylko kwestia bezpieczeństwa. Przepraszam, pani minister, nie tylko mieszkańcy Pragi się ucieszą z tej drogi. Dobra wiadomość dla mieszkańców Jawora. Bardzo dobra, właśnie przed przyjazdem tutaj mieliśmy okazję być z panem ministrem Adamczykiem w Jaworze. Pan minister popatrzył swoim okiem na to, jak wygląda remont dworca, który także przez niego został wpisany na listę dworców remontowanych, ponad 200 w skali całego kraju. Prace postępują, jestem wdzięczna panu ministrowi za to, że te pieniądze jednak w budżecie się znalazły. No a teraz jesteśmy na S3, kolejny odcinek. Jestem tu bardzo często. Miałam tę przyjemność, że wspólnie z panem ministrem Adamczykiem miałam okazję bywać w Czechach po to, żeby ta inwestycja zakończyła się sukcesem nie tylko dla nas, dla Polski, łącząc Pomorze z granicą kraju, ale także dla naszych sąsiadów, którzy podjęli się budowy drogi, która połączy ją z naszą S3. Także bardzo się cieszę. Proszę, żeby ktoś gwałtownie nie przeciął wstęgi. Dajmy okazję każdemu naciąć tutaj obecnemu i kto z Państwa sobie jeszcze życzy, zapraszamy. Szczególnie inżynierów, nadzoru, nie czy nadzór jest? Rolników. Czy nadzór jest? Otrzymałam meldunki, że wszystkie prace przygotowawcze zakończono. Droga ekspresowa S3 pomiędzy węzłem Legnica Południa a węzłem Bolków może być oddana do ruchu. Proszę wdrożyć organizację ruchu docelowego. Tak, i każdy węzeł musi być zdjęte oznakowanie to zabezpieczające, zamykające ruch, niedopuszczające i za chwilę będzie już od dwóch wykonawców mamy informację, że są gotowi do puszczenia ruchu. Jeszcze jeden potwierdzi i będzie ten moment. Tak, dokładnie, tak tyły zabezpieczam.